Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący bieżących zaleceń w uprawie malin letnich, czyli w okresie na początku kwitnienia. Jesteśmy dzisiaj na plantacji malin letnich z odmianą Glen, oczywiście na Lubelszczyźnie, czyli w zagłębiu malinowym, polskim zagłębiu malinowym. Spotykam się dzisiaj z Państwem, ponieważ mamy początek kwitnienia. Tak jak Państwo widzicie, są już pierwsze otwarte kwiaty. Jest trochę pąków kwiatowych, które jeszcze nam tutaj wybijają z najmłodszych pędów, ale ten okres kwitnienia już teraz będzie postępował, będzie coraz więcej otwartych kwiatów. Mamy również sporą ilość owadów zapylających obecnie na plantacji, dlatego też okres ten jest bardzo ważny nie tylko ze względu na ochronę przeciwko patogenom, ale również ze względu na ochronę owadów zapylających. Ja ze swojej strony zachęcam Państwa, aby wszelkiego rodzaju zabiegi wykonywać już po oblocie pszczół. Teraz zapowiadane są coraz to cieplejsze noce. Mamy bardzo fajną pogodę w ciągu dnia. Myślę, że te zabiegi ochrony będzie można wykonywać właśnie wieczorami już po oblocie tych owadów zapylających, które zapylają nasze kwiaty i pozwolą dzięki temu wyrosnąć bardzo zdrowe, zdrowym i dużym owocom. Niemniej jednak okres kwitnienia to bardzo ważny czas na wykonywanie zabiegów zabezpieczających plantację przed szeregiem patogenów. Przede wszystkim na samym początku powinniśmy plantację teraz zabezpieczać przeciwko zamieraniu pędów. Tutaj możemy wykorzystać takie preparaty jak Zato czy też Luna Experience. Myślę, że jeden zabieg Zato i jeden zabieg Luną będą jak najbardziej adekwatne. Następnie szara pleśń. Oczywiście nie mamy teraz warunków sprzyjających do porażenia kwiatów przez grzyb botrytis cinerea, ponieważ temperatury są dosyć wysokie, nie mamy opadów w deszczu, ale są mgły, są też poranne rosy i one mogą powodować, że ten grzyb będzie się rozwijał na kwiatach. Dlatego te kwiaty trzeba też systematycznie zabezpieczać. Z początkiem kwitnienia zaczynamy ochronę przeciwko szarej pleśni. Jakie preparaty proponujemy, jakie zabiegi teraz wykonywać? Przede wszystkim może to być mieszanina kaptanu z pyrusem. Możemy też użyć tych substancji, tych preparatów, które są dwuskładnikowe, czyli Samar, Signum, Switch, czy też Luna Sensation. To są te bardzo mocne rozwiązania, ale na okres kwitnienia właśnie musimy wykorzystać te najlepsze rozwiązania. Dlatego systematycznie tutaj należy zabezpieczać kwiaty przed porażeniem, właśnie przez szarą pleśń. Co więcej, tak jak Państwo widzicie, tutaj na tym liściu mamy już pierwsze zarodniki rdzy malin. Dlatego tutaj te zabiegi również należy wykonywać przeciwko rdzy. Wykonując zabiegi przeciwko zamieraniu pędów, jeżeli zastosujemy za to, również to za to działa na rdze malin. Oprócz za to. Możemy wykorzystać teraz również skorpion lub difenokonazol. Te zabiegi naprawdę będą teraz bardzo efektywne, dlatego zachęcam Państwa do wykonania właśnie w tej fazie. Szkodniki. Jakie szkodniki teraz będą atakowały plantacje malin? Przede wszystkim z pewnością będzie to kwieciek. W uprawie truskawek w tym sezonie obserwowaliśmy ogromną presję ze strony kwieciaka. Teraz kiedy mamy dużo pąków kwiatowych na malinach, kiedy mamy początek kwitnienia, z pewnością ten kwieciak również pokaże się na plantacjach malin. Dlatego proszę państwa, ja tutaj ze swojej strony rekomenduję na wykonywanie zabiegów preparatami Kobe, Mospilan, czyli acetamiprid w połączeniu z dobrym adjuwantem, jakim jest Flipper. Oprócz kwieciaka mogą się pojawić przędziorki. Teraz mamy oczywiście już pierwsze kwiaty. Nie możemy tutaj wykorzystać typowych preparatów przędziorkobójczych, ale my w swojej gamie mamy taki preparat jak limocydę. Jest to naturalny fungicyd, insektycyd i akarycyd, czyli w swoim składzie ma olejek pomarańczowy. Limocidę możemy bezpiecznie wykorzystać właśnie do zwalczania przędziorków w uprawie malin w okresie kwitnienia dawka. O, o, dawka, jaką należy zastosować, to 2 litry. Proszę Państwa, to najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o ochronę te najważniejsze patogeny czy też szkodniki. Oprócz tego nie możemy zapominać o odpowiednim nawożeniu do malin. Maliny teraz w okresie kwitnienia mają bardzo duże zapotrzebowanie, szczególnie na potas. Teraz, kiedy one wytwarzają owoce, kiedy te kwiaty się rozwijają, tutaj musimy im dostarczać tego potasu, ale też innych składników pokarmowych. Dlatego do listnie warto zastosować teraz metalosatę potasium, tak, żeby bardzo dobrze odżywiać nasze rośliny potasem, ale oprócz tego możemy wykorzystać preparat Omex z który w swoim składzie ma mieć i cynk. Omex z energii na pewno będzie nam tutaj podnosił tą naturalną odporność roślin. No i oczywiście okres kwitnienia to czas na zastosowanie preparatu Maral, czyli algi morskie, na lepsze zawiązanie owoców, na to, żeby te owoce były większe, żeby zwiększyły swoją masę. Dlatego też tutaj w tej chwili polecamy Maral. Co jeszcze? Oczywiście jeszcze możemy wykorzystać nawóz Rosalif czerwony, czyli ten z przewagą potasu, czyli tak jak już powiedziałem wcześniej, dostarczajmy ten potas. Następnie zabiegi, które zostaną do listnie wykonane, powinny być wykonane to nawożenie wapniem i krzemem. Metalosate, calcium, ASX, helat wapnia i te nawozy połączmy z nawozem ASX Krzem Plus. Tak, aby już wpływać na tą trwałość pozbiorczą owoców. Zabiegi takie na pewno należy wykonywać, kiedy już będą zawiązane pierwsze owoce. Kiedy te pierwsze kwiaty już nam przekwitną, możemy tutaj wchodzić z nawożeniem wapniowym. Proszę Państwa, dostarczanie składników pokarmowych do systemu korzeniowego. W tej chwili jest to bardzo ważne. Mamy te upalne, ciepłe dni, wysoką temperaturę, brak opadów deszczu. Dlatego tutaj należy systematycznie uruchamiać systemy nawodnieniowe, a wraz z wodą podawać nawozy. Nie zapominajmy o tej wodzie. Teraz cały czas nawadniajmy plantacje, systematycznie podawajmy tą wodę, żeby nie było braków wody właśnie w momencie wiązania owoców na malinach. Jeżeli chodzi o fertygację w tej chwili polecam UltraSol 121236 bądź też UltraSol 8 16 42, czyli te z przewagą potasu i możemy je stosować na przemiennie z CATS, em czyli tiosiarczanem wapnia, tak żeby ten wapń również dostarczać do systemu korzeniowego, żeby te rośliny mogły pobierać ten pierwiastek z gleby. Proszę Państwa, na dziś to wszystko. Ja bardzo dziękuję za uwagę i naprawdę zachęcam Państwa do włączania tych instalacji nawodnieniowych, żeby te maliny w tej chwili dostały odpowiednią ilość wody. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.